Posługa misyjna to podróż człowieka posłanego przez Chrystusa po to, aby siebie uświęcił. A uświęcając siebie, będzie pokorny, będzie miał ducha ofiary i będzie służył. Witam spod auli Pawła VI w Watykanie, w której obradują synodalni ojcowie. Jest z nami jeden z nich, arcybiskup Akry w Ganie, Gabriel Charles Palmer Bucker. Arcybiskupie, jaki jest afrykański punkt widzenia na rodzinę? Wie pan, w Afryce rodzina jest ciągle czymś bardzo wyjątkowym. Mówimy o rodzinie jako o grupie osób większej niż tylko ojciec, mama i dzieci. Dla nas rodzina jest obecnie bardzo ważna. Przede wszystkim dlatego, że doświadczamy bardzo wiele radości i szczęścia w rodzinie, a także kryzysów i wyzwań. Co ja mógłbym wam powiedzieć? Bez rodziny afrykańskie społeczeństwo rozpadnie się. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby rodzina, zarówno ta najbliższa, jak i szerzej pojęta, także rodzina, która tworzy społeczeństwo, naród, trzymała się razem. Więc jesteśmy tutaj, żeby dzielić się radością, którą mamy w rodzinach afrykańskich, nadzieją, a także, żeby rozmawiać o wyzwaniach i kryzysie, przez który przechodzą afrykańskie rodziny, żeby wysłuchać naszych braci i sióstr z innych kontynentów, żeby dowiedzieć się, jak uniknąć niektórych kryzysów pojawiających się w związku z rozwojem gospodarczym. Co dzisiaj stanowi największe zagrożenie, podstawowy problem dla rodziny? Urbanizacja i związana z nią postępująca sekularyzacja. Ponieważ ludzie przenoszą się do miast w poszukiwaniu bardziej komfortowych, ekonomicznych i społecznych warunków życia. To dobrze, ale z drugiej strony wielu z nich zostaje wykorzenionych ze swoich domów, ze swoich rodzinnych środowisk. Pracujący muszą opuścić swoje żony, swoich mężów, którzy zostają w wioskach, a oni mieszkają osobno w miastach i są przez to narażeni na takie formy życia, które utrudniają utrzymywanie więzów rodzinnych. Rozwój jest dobry, modernizacja jest dobra, ale jak rozwijać się, modernizować bez utraty więzi rodzinnych? Kościół powinien pracować z członkami rodzin nad utrzymywaniem i pogłębianiem więzi w rodzinie. Thank you very much, Excellency. A my zobaczymy się za chwilę. Naszym gościem będzie arcybiskup Stanisław Gądecki. Opowie nam, co dzisiaj wydarzyło się na synodzie.